Cześć, witajcie. Pamiętacie lub nie pamiętacie, zależy czy oglądaliście czy nie oglądaliście mój ostatni materiał. Zrobiłem podsumowanie, co wpadło w najnowszym patchu do Starfielda. Opisałem tam większość zmian, które twórcy podali, że wprowadzili. Przy okazji też wspomniałem o tym, że no niestety ja w Starfielda pograć sobie nie mogę, ponieważ przy odpaleniu ze Steama wywala mnie do pulpitu przez to, że mam zainstalowane mody, że w tych modach mam mały pierdolnik. A próbując odpalić przez Vortexa czy mod organizera, dostawałem informację, że Starfield Script Extender jest po prostu przestarzały i muszę poczekać na nowszą wersję, wtedy gra powinna się ogarnąć. No i tak powiem wam, że troszeczkę się z tym poddałem. Na szczęście Milabrega tutaj mnie cisnął, żebym ogarnął temat. Generalnie sprawa jest bardzo prosta i niezbyt skomplikowana. Jak widzicie, jestem teraz u siebie na statku, modzik na możliwość rozbudowy naszego Guardiana normalnie działa, nic się tutaj złego nie dzieje. Podobnie jest z modem na posterunek, który no, był moim największym zmartwieniem tak naprawdę, ponieważ włożyłem w niego trochę pracy, Legion też tutaj jest jak najbardziej w jednym kawałku. I tak, jeśli chodzi o sam posterunek. Ten najważniejszy dla mnie mody, najważniejszy pod względem tego, że włożyłem jakąś tam pracę w budowę tego posterunku i nie chciałem, żeby tutaj się okazało, że będzie spierdzielony, czy tam, że nie będzie mi wyświetlało wszystkich elementów. Nara, Legion. Spokojnie działają. Tak samo działają mody na ekwipunek, więc czy na sortowanie ekwipunku, na dodatkowe różne rodzaje broni, więc powiem wam, jest ok. I co, jeśli chodzi właśnie o same mody, samą informację o przestarzałym Starfield Script Extenderze, jak to ogarnąć, już wam wyjaśniam. Oczywiście, żeby sprawę ogarnąć w miarę prosto, pobierzemy sobie plik ze strony Nexusa, nie? Starfield Script Extender, jego najnowsza wersja i wersja, którą my potrzebujemy, to jest 1.9.51. Tylko że robimy małego cwancyjsia, bo tak jak mówiłem już, że większość menadżerów sobie spokojnie daje radę i możemy go pobrać bezproblemowo, jak widzicie, przez mod menadżera czy przez Vortexa. My musimy go pobrać ręcznie. To jest właśnie ten plik, który jest w menadżerach zbyt stary i który nam nie pozwalał uruchomić gry. Także pobieramy tutaj sobie plik ręcznie. Przechodzimy do pobranych. I jak widzicie, mamy pobrany nasz plik Starfield Script Extender. Jest on co prawda spakowany, więc będziemy musieli go rozporkować. Ja tutaj pobrałem sobie WinRara, od lat go używam, jakoś najbardziej mu ufam. Oczywiście jakikolwiek inny program, który będzie w stanie to rozpakować, jak najbardiej też się będzie nadawał. Rozpakowujemy sobie. I jak widzicie, mamy kilka plików. Akurat SRC nas nie interesuje, jest to typowo plik dla moderów, więc tego nie musimy przerzucać. Bierzemy tylko te cztery, zaznaczamy, nawet readme jest niekonieczne, ponieważ no, readme jest to tylko instrukcja. No ale na wszelki wypadek też to sobie przerzucam.
Czyli zaznaczamy te cztery pliki, kopiujemy je. I teraz przechodzimy do głównego folderu naszej gry. W moim przypadku to jest akurat na dysku C, czyli jeżeli ktoś by miał problem, ten komputer, dysk C, pliki programów, Steam, Steam Apps, Common i później Starfield. W tej chwili jesteśmy w głównym folderze naszej gry. I tutaj też wklejamy właśnie te cztery pliki. Zaraz zobaczymy, gdzie on mi się tu schował. Starfield. Mamy SFSE1951. Generalnie, jeżeli ten pliczek będziemy mieli w głównym folderze gry, bez większych problemów motoorganizer powinien sobie poradzić już z odpaleniem naszej gierki, nie? Mówię, ja mam tutaj trochę ostrzeżeń, ale jest to spowodowane tym, że mam bajzel po prostu w plikach. No tutaj mam informację, że może coś pójść nie tak przy odpaleniu gry. No zlałem temat. Mówię, planuję sobie to uporządkować. Wy, jeżeli według wszelkich dobrych praktyk poinstalowaliście mody, powinniście bez problemu móc odpalić gierkę, a co za tym idzie, wrócić do Starfielda i wszystkie wasze mody powinny w miarę przyzwoicie działać. Także jak widzicie, bez problemu jestem w stanie odpalić grę. Tutaj właśnie 1.4.1. Być może to gdzieś wypierdzieliłem po drodze, mój błąd. Ale mówię, walka była długa i mogłem troszeczkę namieszać, nie? Wy musicie tylko znaleźć najnowszą wersję Starfield Script Extender, pobrać ją na swojego kompa, rozpakować i wrzucić w główny folder gry. No i jest to cała robota, jaką musicie zrobić. No i gra powinna bez większego problemu działać. To taki mały update'ik właśnie odnośnie mojego ostatniego filmu, gdzie wspominałem, że nie mogę odpalić gry. Także Starfield odpalony, a my możemy sobie powrócić do robienia Starfielda na 100%. Dobrze. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli jakieś mody mi nie będą działać, ponieważ tam no mam ostrzeżenie, nie? Że niektóre mody są przestarzałe, by trzeba było je zaktualizować, tam jakiś adres library też mam z tym problem i wyrzuca mi informacje, ale myślę, że to jest, tak jak wspominałem, już spowodowane raczej moimi działaniami, które doprowadziły do usunięcia tego akurat pliku, czy nie zaktualizowania go. A nie jest to wina modów, nie? Więc spokojnie możecie w miarę bezpiecznie odpalić gierkę po zainstalowaniu tylko tego jednego na moda, nie? Także w razie czego, jeżeli cokolwiek się zmieni, oczywiście wrzucę update'a odnośnie mojej tutaj walki z modami. A na chwilę obecną się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.